Bardzo fajne miejsce. A co to takiego? Jest to stara lokomotywownia w Kutnie. Pierwszy raz ją taką zrujnowaną zobaczyłem, ja wiem, 1,5 roku temu, jak jechałem pociągiem z Torunia do stolicy. A i tak mi się trochę oko przymknęło, głowa pochyliła o szybę. Patrzę, o, a co to za ruina? I właśnie sobie oglądam to, co takiego. Kiedyś tu mieszkały parowozy. Miłego oglądania. Wam powiedzieć, jest ślicznie, jest fajnie, jest troszkę niebezpiecznie. Niestety będę musiał się zmywać, bo zostawiłem w samochodzie czołówkę i nie mam oświetlenia. A bez oświetlenia tunele. Na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o zwiedzanie starej, zamkniętej, całkiem niedawno, bo chyba kilkanaście lat temu zaledwie, lokomotywowni w Kutnie. Nie polecam, bo jest dużo dziur, łatwo gdzieś wlecieć, dużo szkła i takich innych. No ale trochę szkoda, przecież to taka imprezownia mogłaby tutaj być, wyobrażacie sobie? Gdyby z tego zrobić dyskotekę. Ale taką na 2000 ludzi. Przecież z Łodzi jest blisko, z Warszawy. Z samego Kutna i okolic. To byłaby niesamowita imprezownia. Och, by się działo. A tak to tylko śmak. Zapraszam Was do śledzenia kolejnych odcinków mojego serialu podróżniczo-budowlano-architektoniczno-historycznego Kamień na kamieniu. Więcej odcinków znajdziecie na moim blogu 40 lat i do piachu.pl. I na dzisiaj to już tyle. Czmycham, bo zaraz będzie ciemno.